Monarcha jest wyjątkowy, bo bardzo daleko lata. Nie lubi zimy w Iowa, więc migruje na południe. Motyle lecą aż do Meksyku. Sama nie wiem, jak miałabym tam dotrzeć. Jak im się udaje? To jakaś tajemnica. Pokonują ponad 3000 kilometrów. Na zimowisku czeka komitet powitalny. Abuelita, chodźmy po kwiaty. Tak, złotko, trzeba ich kupić dużo. Będziemy przybierać grób dziadka. Kładziemy tam kwiaty, bo przyciągają dusze. One lubią ich zapach. To może być zbieg okoliczności. Ale przylot monarchów zbiega się z Dniem Zmarłych od tak dawna, że stał się częścią obchodów. Motyle symbolizują dusze zmarłych. O, motyl. Kiedy widzę motyla, myślę, że to ktoś z dziadków, wujostwa albo jakiś aniołek. Przylatują tu nie tylko motyle z Iowa. Przyłączają się do nich imigranci ze środkowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, a nawet z dalekiej Kanady. Wszystkie zmierzają do lasów w centralnym Meksyku. Miliony motyli przylatują w te góry. One nigdy w życiu nie były w Meksyku. Zimą są tu bezpieczne. To jeden z najwspanialszych powrotów na Ziemi. Chociaż każdy monarcha ma inny dom daleko stąd. Życie każdego z nich zaczęło się na Trojeści w miejscu podobnym do Beaconsfield w Iowa. Trudno orzec, gdzie jest ich miejsce. W Iowa, w Meksyku, w powietrzu, a może wszędzie. Te motyle dowodzą, że Ziemia nie zna granic. Wszystko jest połączone.